Dzień dobry Państwu. Nazywam się Marek Brawiński, jestem członkiem Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Chciałem z Państwem podzielić się pewnymi spostrzeżeniami. Otóż wszyscy płacimy za tak zwaną wodę eksploatacyjną. Do tej pory w moim bloku płaciliśmy 1 grosz miesięcznie. Od 1 kwietnia okazało się, że mamy płacić 15 zł od lokalu, co pomnożywszy przez ilość lokali i ilość miesięcy w roku, wychodziło na to, że my po prostu zapłacimy za 1,5 basenu Delfin. 6 kwietnia zadzwoniłem tutaj do administracji. Pani kierownik twardo mówiła, że widocznie jest to różnica między naszymi licznikami a licznikiem zbiorczym i my to musimy zapłacić, bo gdzieś ktoś kradnie wodę. Próbowałem się dodzwonić do pani prezes Sobczyk. Niestety nie udało mi się przez dobre 2 tygodnie, więc napisałem 26 kwietnia do pana prezesa dość prześmiewcze pismo, aczkolwiek konkretnie zapytałem się, skąd się to wzięło i o co chodzi. No i co, proszę Państwa, otrzymałem odpowiedź, że to jest pomyłka. Tylko że ta pomyłka, z tego co dowiaduję się od moich znajomych, którzy mieszkają w różnych częściach osiedla Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, to nie tylko pomyłka jest ta w moim bloku. Ta pomyłka również występuje w bloku mojego znajomego, który pomnożywszy kwotę, jaką mu wyliczono, razy ilość mieszkań, ilość miesięcy, wyszło, że oni napełnią 2 baseny Delfin. Trochę dużo. I te pomyłki są bardzo dziwne. Proszę, sprawdźcie wasze rozliczenia, bo jeden ma 5 zł, jeden ma 7, jeden ma 9, 13, ktoś ma 15. W roku jest to poważna kwota, być może nielegalnie pobierana przez Kujawską Spółdzielnię Mieszkaniową. Oczywiście przez pomyłkę. Pozdrawiam i z wszystkich i zdrowia życzę.